Już. No i następny etap. Produkty do pizzy. Witamy na naszym kanale i tutaj teraz będziemy mieć pieczarki. Oczywiście wstępnie są już opłukane pieczarki i będziemy je teraz blanszować. Ale żeby zblanszować, żeby były odpowiednio przygotowane. Ja to robię w sposób, że pieczarkę bierę na pół i cieniutkie plasterki. Ja pokażę jeden plasterek. Tutaj ta cię wykradnę, czyli panowi Staszkowi, a ja jestem Grzybek. I to wrzucamy do garnka. W tym odcinku zajmiemy się przygotowaniem dodatków do pizzy. Mój ulubiony etap, bo można podjadać. Dlatego nie lubię, jak mi ktoś pomaga przy pizzy. Oczywiście dalej można sobie podjadać czosnek, który wyszedł dobrze. Tu jest około pół kilograma pieczarek, bym powiedział. Około, bo takie było mniej więcej opakowanie. Niektórzy dodają do pizzy pieczarki takie surowe, jak leci. Ale podczas pieczenia one wysychają na wiór i nie bardzo są... Nie są zbyt apetyczne. To znaczy... Ja akurat takich nie lubię. Ja akurat też wolę zblanszowane. Na czym polega zblanszowanie z pieczarki? Ja po prostu zalewam je malutką ilością wody, doprowadzam do wrzenia, odcedzam wodę i takie zaparzone pieczarki można układać spokojnie na ciasto, na pizzę. Oczywiście bez wody musimy je później odcedzić. No, to pokażę, jak to się robi. Jeśli produkcja się spodoba, to może kiedyś zrobimy audycję na żywo z jakiegoś, na przykład z burrito albo z zupy cebulowej. Nie jest powiedziane, mamy warunki do tego. Takie czarne odkrajujemy i wyrzucamy. Nie wiadomo, co to jest. Lepiej nie ryzykować. Ja nie jestem rasistą, ale czarnego jedzenia nie jadam. Znaczy, mówimy zepsutego nie jadamy. Co nie znaczy, że wszystko, co czarne, to jest zepsute. Zgadza się. Więc tylko zepsutego nie jemy. Proszę nie wyciągać fałszywych wniosków. Dokładnie. Dlatego na przykład mamy, jak możecie zobaczyć, zakryte loga. Staramy się mniej więcej, żeby nie było lokowania produktu. Między innymi taśmą w jednorożce. Kto do tej pory tego nie zobaczył, to teraz może zobaczyć, że to było specjalnie zrobione. Nie, to nie jest naprawa fartuchów. Oczywiście mówię o tych jednorożcach. Jak widzieliście, do pizzy bardzo potrzebny jest dobry, ostry nóż. Dobra, to mamy pokrojone ten. Mamy garnuszek. Zalewamy poniżej poziomu, tak, tylko żeby troszeczkę wody było na dnie.
tak, żeby ciutkę było, jak to się mówi, na dnie. Woda jest, jak widzicie. Pod poziom pieczarki. Do połowy bym powiedział poziomu pieczarki. I wkładam pokrywkę i na średni ogień. Tak, żeby się... To były pieczarki. Teraz bierzemy się z tego. Ja do pizzy używam kukurydzy. Kukurydzy, fasolki czerwonej oraz groszku. Zawsze bierzemy tam. I mniej więcej odsadzamy wspólnie na jeden wielki sipko. Odsadzanie jest bardzo proste. Wystarczy puszkę otworzyć. Ponownie ją zamknąć. Ten kłykiecz, który tu jest do otwierania puszki, przekręci tak, żeby się nie wysuwał. I kładziemy puszkę w pozycji poziomej, znaczy odwróconej do góry dnem. Jak widać, odlałem troszeczkę. Można w ten sposób położyć puszkę i woda wycieka. I kładziemy na krawędzi z naszego zlewu bądź zlewu zmywaka, w zależności co posiadać. Z następnym. Otwieramy. Zamykamy. Tylko trzeba uważać, żeby nie kluchnął. Zakładamy ten kłykiecz, żeby trzymało wieczko i kładziemy na boku i sobie spokojnie samo się odcedza. Grawitacyjnie, jak to się mówi. A ja już pokażę to mniej więcej na przykładzie groszku, jak się zakłada to, bo tutaj pan Staszek się pośpieszył. Czyli otwieramy i przekręcamy to uszko do wyciągania, ten kłykiecz, jak to pan Staszek mówi. I wtedy kładziemy. Drugą fasolkę też? Czy tylko jedną? Wszystko. No to ja tutaj pokażę na jednym. Ten z powrotem i obracamy. Czy w lewo, czy w prawo. W ten sposób te wieczko się nie otworzy i produkty z konserwy nie wylecą. Nie uciekną. Chociaż nawet miałyby chęć, ale... No bo grawitacja niestety działa w dół. Dobra. O, tylko trzeba uważać właśnie, żeby nie chlusnęło. Jest. I ostatnia poszeczka. Czy po odlaniu zawartości puszki my coś robimy z dodatkami? To znaczy, my mieszamy je, tam jest sumniska, tak? Ejo. Mieszamy je w takim oto takim malutkim. Mieszamy je wszystko do durklaczka jednego. Jak widać, produkty są sypkie, ale w celach poglądowych robię to. Dobra. I można sobie przemieszać to spokojnie, bo my sobie z tego będziemy już brać produkty już, jak to się mówi, na pizzę. Nie wiem, czy nam się zmieści 6 puszek tu. Będzie robić etapami. Dobra. Czekaj, co tam mi wsypałem? Wszystko. Groszek. Kukurydzę i fasolkę. Zobacz, co z pieczarkami, bo bulgają. Już, pieczarki już. Pieczarki już zagotowały, się wyłączamy. Pokaż, możesz pokazać, jak się zagotowały, jaka konsystencja pieczarek mamy? Chodzi tylko o to, żeby się... Pieczarki poczekaj. Tu. Tu. I jakbyś lekko przechylił, żeby pokazać, co się z nimi zrobiło. No. Zagotowały się. Woda zakipiała. Ewentualnie, jeżeli były jakieś zarazki w grzybkach, to już ich nie ma. Większość bakteriów nie lubi temperatury 100 stopni, a można założyć, że woda w tej temperaturze grze. Oczywiście
Można się czepiać, że zależy to temperatura wrzenia od ciśnienia atmosferycznego, wysokości nad poziomem morza i takie inne pierdolenie, ale generalnie rzecz biorąc, na pewno miała ponad 90 stopni. Nie przeklinamy do cholery. To jest ten etap zrobienia. Mamy już przygotowane, jak to się mówi, dodatki, prawda, do pizzy. Oraz tutaj taki aperitif. Odciekają. Na razie je zostawimy jeszcze tutaj, w tej misce. A weź się przesyp po prostu do środka. No nie, bo tutaj będę dawał mięsko, nie? A przecież mięsko mam plasterki. No tak, ale mięsko będę jeszcze krajeć na drobniejsze. A po co? Żeby było fajniejsze. Ale to weźmiemy na drugim talerzu, wyluzuj. Dobra, to mamy. Tu mamy i teraz przecież wszystkie puszki te. Teraz co? Teraz bierzemy pozostałe składniki. Weźmiemy większą miskę na mięsko, bo mnie na mięsko będzie potrzebna większa miska. Bardzo nie, dobra. No to jest to samo, dobra. Dobra, ja odsypię tu. Teraz do pizzy używamy, może być, ja używam obojętnie, co mi wpadnie w ręce. Albo jest to mielonka, albo kiełbasa w cieniutkich plasterkach, albo tak jak tutaj mam szynkę. Kraję, która się trafiła na promocji, bo to trzeba powiedzieć. Po prostu. Co aktualnie, jak my to mówimy, producent poleca i jest promocja w sklepie. I kraję w takie paski, kraje w takie paski, które później będą rzucane na ciasto. Ona się wtedy ładnie połączy z resztą składników. To jest ta cieńsza, tak? Tak, to są cieńsze plasterki. To co się porwała, tak? Tak. No to. Bo mi szynka dzisiaj podczas krojenia wybuchła. Jak widać, mamy takie konsystencje, takie jakby krótszego spaghetti. Znaczy konsystencję, kroimy na takie paseczki. Mhm. Znaczy, jeśli ktoś woli w plasterki na pizzę, to każdy tutaj ma dowolność. My po prostu to robimy w ten sposób pizzę, bo wtedy spokojnie ciasto u nas jeszcze sobie oddycha i jeszcze wtedy możemy sobie spokojnie akurat ten... O, już nam przyszedł celnik. Znaczy my mamy mały nasz kochany celnik, czyli kropka, u mnie można mamy na kanale psa, zobaczyć. Jak wyczuję, że kroję jakąś wędlinę, bądź zawsze się czai, bo czasami się uda, że coś spadnie. Ze stołu spadnie i wtedy już, nawet już nie trzeba schylać. Tutaj ja widzę. Nie trzeba schylać. Celnik. Jak spadnie, to czasami nie dolatuje do ziemi. Czasami nie zdąży dolecieć do ziemi. A nawet jeżeli już doleci do ziemi, to schylanie się już bezcelowe jest, bo jest ktoś szybszy. Przy tym kawałku, który jest na ziemi. Dobra, to mamy ładnie. Tego mięska trochę już mamy. Tutaj. Mniej więcej ja pokażę. Takie paseczki. Ja akurat wymieszałem troszkę warzywek, bo robimy, jak to się mówi, sporo pizzy, więc potrzebujemy sporo dodatków. Aha, teraz widzę, wziąłeś grubsze plastry? No. No tak, a tam. Dobra. To mamy zestaw mięsny. Tutaj widzę jeden kawałek, który nie spełnia norm Unii Europejskiej, więc dajemy tutaj celnikowi na utylizację. Tak. To na razie tyle. Teraz, jak to zwyczajnie z pizzą bywa, szukamy, co jeszcze by można było do pizzy dołożyć do pizzy i znalazłem kawałeczek boczku. Bo robimy różnorodność. Troszkę tego, troszkę tamtego.
Jeżeli jest jakaś kiełbasa w domu, też można w cieniutkich plasterkach. Można też pastrami dodać, bo niektórzy lubią w dzisiejszych czasach pastrami dodać. My akurat robimy zawsze, jak to się mówi, budżetową wersję pizzy, domową. Niekoniecznie i złą, bo wszyscy jakoś zawsze se chwalą twoją pizzę, tato. Wszyscy, którzy dotychczas jedli u mnie pizzę, jeszcze nikomu się nie cafła. No, wszyscy sobie chwalili. To trzeba przyznać. To jest właśnie ten kawałek dla naszego celnika małego. Dobra. I teraz robimy no takie z boczkiem, zrobimy boczek, zrobimy w plastrach, rzucimy na pizzę. Żeby był taki. Tylko może weź ten inny nóż, ten z podziałką może. Albo ostrzejszy. Nie, bo tu jest na dole skórka, którą zjada kropka. O, masz. Znaczy nasz kochany celnik kropka. Słychać mlaskanie, to jest mlaskanie naszego celnika. Ale to może złóżmy tą dolną część skórki nie nadaje się dla normalnych ludzi do jedzenia, ale pies doskonale ją lubi. Daje mu radę. Daje radę. Plasterki kraję na grubości około 1,5 mm. Będzie do tej jednej z małych pizz. Ale to spokojnie tam. Ej, celnik, bo doleciało do ziemi. Ale to nie cały boczek chyba skrajasz? Nie. No mam taką nadzieję. No celnik! Już drugi kawałek. Jak widać, pomagier za moimi plecami na bieżąco utylizuje skórki nasz celnik, z boczku. Które nie skórki z boczku. Tu. Dobra. To jest druga rzecz, która jest do tego. I to damy do miseczki. I serek. Tak. Możesz, wezmę tarkę, wezmę akurat zetrę, serek na tarce. Mamy drugi składnik, Nie, serek bezpośrednio na ciasto dajemy. Na ciasto przecież ścieram bezpośrednio. No dobra. Teraz tak. Teraz możemy co dać jeszcze? Oliwki sobie dam. Mhm. Oliwki, jeżeli daję oliwki do pizzy, zawsze je krajem na pół, żeby nie uciekały. Podczas wkładania, wyciągania. No niestety oliwki mają to do siebie, że są okrągłe. I jak się takie wkłada okrągłe ciasto, to taka okrągła oliwka potrafi się złośliwie zawsze ucieknąć. Ale my nie robimy okrągłej pizzy, tylko robimy pizzę kwadratową, bo mamy takie blachy. Ciutkę nie, ale chodzi o okrągłe pizze, tylko chodzi o to, że... Nie rób tak. Co planujesz? Nie wyciągać czyniny. Mamy do tego narzędzia. No łyżkę. Czekaj. Mamy do tego narzędzia, będziemy wyciągać bez wody. Łyżką to się wyciąga z wodą. No łyżką chciałem akurat, to mamy tę łyżkę. No tu nasz celnik bacznie obserwuje, ale ona oliwek nie lubi. Dzisiaj zrobimy dodatek do pizzy czarne oliwki. Dobra, jeszcze. I tutaj powiedziałbym, że maksymalnie można, nie wiem, 10-20 gramów oliwek. Maksymalnie. Nie, można dać. Pizza to jest taka, to jest takie coś, które zawsze, obojętnie, ile by się nie dało, to zawsze będzie. No, tak trochę nie przemyślałeś tego. No dobra, zaraz chwileczkę, mogę to tak zrobić. Przesypcę spokojnie. I po, bo to jeszcze tak. Ci nie ucieka. No, nie ucieka. Mają chęć, ale nie uciekają. No dobra, daj spokój już. Właśnie ten etap ja lubię ten, bo zawsze można coś podnieść, co nie? No nie lubię właśnie pomocników, właśnie, którzy przyglądają się jak robię pizzę, bo zawsze później się okazuje, że mi produktów na pizzę ubywa. Ale nie tak, szybciej, że coś jest. Szybciej niż jestem w stanie je przygotowywać. Mniej więcej ja nie, pokażę do kamery, że jest przecięta na pół.
Luzu, jedną oliwkę ci zabrałem, no się przyczepiasz, jakby to była cała gałązka. Już nie wiem, no bo że tam gdzieś... Jedną, no, jedną. Widziałem. Jest na nagraniu. No, teraz będziemy sprawdzać, bo to wszystko jest do udowodnienia. Odnośnie mięsa to się zgodzę, że było nie jeden ten składnik, ale jeśli chodzi o oliwkę, to jedno. No, gdyby były kapary, to można dodać kaparów. Kapary są bardzo zdrowe, są, mają dużo, mają taki specyficzny smaczek. Dobre. Teraz tak, co jeszcze dajemy do pizzy? To jest składnik następny, co dajemy do pizzy? Jeszcze można dodać, ponieważ my jesteśmy Polakami, polska pizza bardzo dobrze się komponuje do pizzy. Ogórek kiszony, należy go pokroić bardzo cieniutkie plasterki, dodaje takiego smaczku, bardzo fajnego smaczku właśnie do pizzy. Ogórek kiszony, który mamy. Krajmy go. Jeden czy dwa? Jeden wystarczy, bo to dobra, tylko... ale pokażę. Ale takie porządne, solidne. Ogórki są bez wody w środku. Bardzo porządne ogóreczki. Z prywatnej... I kroimy je na pół, a później na malutkie plastereczki. W takie tak zwane łódeczki. Ja tutaj wezmę jeden plasterek, pokażę. A dwa mi się wzięło. Niekoniecznie pomocnik musi podjadać. Kucharz też może też czasami podjeść. To była tylko weryfikacja produktu. Klejemy plasterki jak na mizerię. Im cieńsze, tym lepsze. Uważaj. Właśnie ogórek kiszony w pizzy nadaje takiego troszeczkę kwaskowatego, bardzo fajnego smaczku. Się bardzo sprawdza. Można ewentualnie jeszcze dodać, jeśli ktoś lubi, akurat tutaj już nie dodamy, bo mamy sporo dodatków, można jeszcze dodać cebulę. No i dodamy. Nie, już nie przesadzę. Albo dodajmy cebuli. Jak robimy na gorąco, to na gorąco. Zobaczy. Dodamy czerwoną cebulę, którą preparuję w ten sposób. Oczywiście ja, żeby szybko brać cebulę, obcinam górę, dół cebuli. Pokaż cebulkę. Czekaj, następnie nacinam delikatnie pierwszą skórkę, pierwszą warstwę, która i tak jest zawsze do wyrzucenia. I jest już cebulka obrana. I teraz... To samo nacięcie, które tu było, czasami uda mi się tak, że nie skalecie. A czasami jest tak, że skalecie, ale to już nie jest tak istotne. Cebulę kraję na pół i tradycyjnie cieniutkie. Takie znów łódeczki. Już biorę następną miseczkę. Podam akurat. Oczywiście, jak wszyscy zauważyli, jest to bez podtekstów politycznych czerwona cebula. Tak. Dobrze, ale nie mieszajmy polityki. Zaznaczam, że jestem konserwatystą. Nie mam uprzedzeń do cebuli. Przestań. Nie mówimy. Na tym kanale takich rzeczy nie poruszamy. I tak samo trendów animotoryzacyjnych. Tutaj celnik oczywiście cały czas nam patrzy na ręce. Mamy cebulkę. To jest jedna cebulka, wystarczy. Można też, jakby ktoś chciał, jeśli na przykład przykrojenie się rozpadnie i tak dalej, rozłamać cebulkę. Można rozłamać. Się też nic nie stanie, też można. Dobra. Wtedy dodać. To mamy, w zasadzie mamy już większość. Mamy większość składników. Ciasto wyrosło, nabrało odpowiedniej konsystencji. Składniki mamy pokrajane, przygotowane.
No i jeszcze ser mamy do przegotowania, ale to ser możemy pokazać, jaki bierzemy zawsze ser, bo to sobie spokojnie pokażę, bo to też jest forma dodatku, jakby nie patrzeć. Jest to forma dodatku. Akurat wzięliśmy znów najtańszy ser, tym razem ser Szwajcar, rodzinny. No, używamy tak sera morskiego, damskiego, jaki się trafi na tu pomocy. Nie widzę. Ja nie przesadzam z serami, jeżeli ktoś ma ulubiony jakiś smak sera, to używam go na razie. I to by było w takim razie wszystko z dodatków na pizzę w takim razie. I teraz zakończymy odcinek, bo będziemy układać w takim razie wszystko na pizzę. No.